10 drużyn z 7 klubów wzięło udział w turnieju siatkówki dziewcząt Kozienice 2023, rozgrywanym pod honorowym patronatem burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego. Od 1 do 3 września na parkiecie hali sportowej grały młodziczki i kadetki. Organizatorem turnieju był uczniowski klub sportowy Jedynka Kozienice. Rywalkami gospodyń były siatkarki z Pionek, Świdnika, Lesznowoli, Międzyborowa, Żelechowa i Grodziska Mazowieckiego. Drużyny podzielone na dwie grupy rywalizowały systemem każdy z każdym. Spotkania trwały 2 sety. Po 2 najlepsze zespoły awansowały do półfinałów. W niedzielę zostały rozegrane mecze o miejsca. Awie Świdnik pokonała 2-0 BT Pionki i zakończyła rywalizację na 9 pozycji. 7 miejsce zajął drugi zespół Sparty, wygrywając w 2 setach z drugą drużyną UKS-u Lesznowola. W meczu o 5 lokatę Sęp Żelechów po bardzo wyrównanej grze pokonał po tiebreaku pierwszy zespół z Lesznowoli. 2 ostatnie spotkania rozegrane zostały już na boisku centralnym. W meczu o 3 miejsce gospodynie Jedynka Kozienice zmierzyły się z drugą drużyną Wrzosu Międzyborów. Podopieczne Jerzego Sampolińskiego zagrały w składzie. Weronika Majdak, Amelia Misztal, Julia Wolszczak, Lena Kulchawiec, Blanka Madajczyk, Zuzia Wójcik, Gabriela Woźny, Klara Bednarek, Zuzia Wilczyńska i Magda Gugała. Nasz zespół źle wszedł w mecz. Od stanu po 3 kozieniczanki miały problemy z przyjęciem zagrywki i straciły aż 9 punktów z rzędu. To ustawiło grę w pierwszej partii. Wrzos nie oddał przewagi, wygrywając do 17. Zdecydowanie bardziej wyrównany był drugi set. Prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie, lecz ostatecznie górą był zespół z Międzyborowa, który wygrał 25-23 i zakończył turniej na 3 miejscu. W finale spotkały się pierwsze drużyny Sparty Grodzisk Mazowiecki i Wrzosu Międzyborów. Pojedynek był godny pierwszego miejsca. Dużo dobrej siatkówki i jeszcze więcej dramaturgii. W obu partiach przez większość czasu prowadziły siatkarki z Międzyborowa. Jednak Sparta w kluczowych momentach punktowała seriami. W pierwszej partii od stanu 19-22 grodziszczanki wygrały 6 akcji z rzędu. Sytuacja powtórzyła się w drugiej odsłonie. Wrzos prowadził już 24-21 i był niezwykle blisko do prowadzenia do tiebreaka. Jednak to Sparta wygrała 5 kolejnych piłek i triumfowała w całym turnieju. W trakcie ceremonii zakończenia turnieju wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a 3 najlepsze również medale. Wręczali je przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman oraz członek zarządu UKS Jedynka Kozienice Wioletta Bednarek. Trenerzy i sędziowie wybrali najlepsze siatkarki turnieju. MVP została środkowa Sparty Wiktoria Boczkiwska. Statuetkę dla najlepszej atakującej odebrała Martyna Zając z Wrzosu Międzyborów. Najlepszą rozgrywającą została Weronika Majdak z Jedynki Kozienice, a przyjmującą Emilia Lefeld z drugiej drużyny Wrzosu. Trenerzy wskazali również najlepsze zawodniczki w swoich zespołach. W Jedynce na wyróżnienie zasłużyła Amelia Misztal. Na koniec Rafał Sucherman w imieniu burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, który objął imprezę honorowym patronatem, pogratulował i podziękował wszystkim zespołom za udział w turnieju.